Dzień dobry, witam Państwa z Jarosławia, a dokładnie z Jarosławskiego Rynku, gdzie dzisiaj są kamery programu Lato w regionach Poznań-Podkarpackie. Będziemy też w Jaśle, gdzie trwają Dni Wina, ale przede wszystkim jesteśmy tutaj w Jarosławiu, na Jarosławskim Rynku, gdzie są setki osób, gdzie jest barwnie, kolorowo i gdzie teraźniejszość miesza się z przeszłością, bo to jest niezwykły jarosławski jarmark nawiązający do tradycji z XVI i XVII wieku, ale bardzo współczesny. Pan Waldemar Paluch, burmistrz Jarosławia, rzeczywiście jest i współcześnie, i historycznie. Pan to czuje? Oczywiście, jak najbardziej tak. Od kilku dni na terenie naszego wspaniałego, przepięknego rynku dzieje się naprawdę wiele. Przede wszystkim historia przeplata się z tą nowoczesnością, ale to, co najważniejsze, już czwarty raz na naszym jarosławskim rynku ogrom turystów, ogrom mieszkańców, no i przede wszystkim smaki z całego świata. Tak naprawdę mamy tutaj kupców, którzy przyjechali do nas z Węgier, ze Słowacji, z Litwy, ale także naszych regionalnych producentów, naszych lokalnych handlowców i to wszystko dzieje się tutaj właśnie na naszym jarosławskim rynku. Onegdaj też tak bywało. Na przełomie XVI i XVII wieku właśnie w Jarosławiu odbywały się słynne w całej Europie jarmarki. Podobno miasto się wtedy powiększało z 3 do 30 tysięcy mieszkańców. Ile osób jest tu na tym jarmarku i czy rzeczywiście liczycie na to, że będzie podobnie jak kiedyś? Przyjadą prawdziwe tłumy, a właściwie te tłumy to się już zbierają. Tak jest, te tłumy już są coraz większe. Ten jarmark jest czwartym, który tak naprawdę się odbywa od 4 lat i widzimy coraz więcej turystów. Ale przede wszystkim to, co mnie cieszy i to, co zauważamy, jest coraz więcej handlowców, coraz więcej kupców. W tym roku już ponad 100 straganów zawitało na nasz jarosławski rynek. Praktycznie cały ratusz dookoła jest okalany właśnie wszystkimi straganami i to tutaj się dzieje. Pierwszy jarmark to było kilka straganów, rozpoczynaliśmy powoli. Teraz już widać, że naprawdę nabiera to rozmachu i to, co najważniejsze, właśnie pokazujemy także tą naszą historię, te nasze korzenie. To, co kiedyś tutaj właśnie w tym historycznym miejscu się działo. Oczywiście te karawany, które przychodziły do nas z całego świata, ponieważ no, jarmark jarosławski był drugim w Europie po frankfurckim jarmarkach jako ten jeden z największych. Natomiast dzisiaj na pewno przybywają do nas wszyscy z całej Europy. Samochodów jest dużo. To jest najważniejsze. Samochodów jest dużo, ale na czas jarmarku tak naprawdę rynek jest wolny od pojazdów mechanicznych. Oczywiście oprócz tych z dostawami. Dzisiaj tutaj tak naprawdę króluje muzyka, taniec, no i przede wszystkim handel. I turyści. Turystów jest coraz więcej. Jest możliwość obejrzenia między innymi jarosławskich podziemi, wejścia na wieżę ratusza. To jest chyba ważne i też zależy Wam chyba na tej promocji. Tak jest. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla wszystkich turystów, którzy w tych dniach odwiedzą nasze miasto. Przede wszystkim są tutaj takie wycieczki specjalne przygotowane, które oprowadzają nasi jarosławscy przewodnicy. Między innymi to, co Pani wspomniała, można wejść do naszych wspaniałych podziemi. Jedna z największych tras podziemnych, która mieści się pod 3 kamienicami, a potem znowu można wyjść na samą górę, czyli na wieżę ratuszową, gdzie z góry można zobaczyć, jak tak naprawdę w dzisiejszych czasach jarmark się odbywa. Ale to nie wszystko. Także przygotowaliśmy niedawno wyremontowane piwnice naszego ratusza, gdzie mieści się Centrum Edukacji Kulturalnej. Tam zapraszamy całymi rodzinami, jak również Brama Krakowska, która ostatnio także została wyremontowana i od środka możemy zobaczyć, jak kiedyś wyglądały prawdziwe jarosławskie fortyfikacje. To wszystko jest przygotowane dla turystów, to wszystko chyba dzisiaj też tutaj dla mieszkańców, bo czasami mieszkańcy zabiegani nie zastanawiają się, nie zatrzymują się, nie patrzą, a może dzisiaj. Tak jest, to jest także ten jeden z momentów, kiedy wszyscy, którzy tutaj goszczą, mogą to wszystko zobaczyć. Ale oprócz tego mamy takie miejsca historyczne, chociażby na placu Świętego Michała pokazujemy cechy. Cechy szewców, cech piekarzy i w taki sposób nowoczesny pokazujemy, jak to kiedyś wyglądało, jak kiedyś wypiekało się pieczywo, jak kiedyś robiło się obuwie, więc to wszystko dzisiaj tutaj możemy zobaczyć. Oczywiście jest także nasz jarosławski kat, który tutaj na miejscu także pilnuje porządku, jest kowal i to wszystko można dzisiaj tutaj zobaczyć. W Jarosławiu jest pięknie, jest kolorowo i jest głośno. Teraz jest cicho, bo ustaliliśmy z kapelą hałasu, że nie będzie grała, dopóki mówimy, bo w ogóle się możemy nie usłyszeć. Posłuchajmy, jak pięknie gra kapela hałasu, która jest jedną z atrakcji jarosławskiego jarmarku.
ciągle na jarosławskim rynku, gdzie jest wesoło, jest głośno, gdy wszyscy się bawią, a tak naprawdę ta wielka zabawa dopiero się rozpoczyna, bo ten jarmark cały czas trwa. Najwięcej atrakcji chyba zaplanowano jednak na popołudnie, bo to przecież dopiero środek dnia. Ze mną pan Tomasz Wywrót z Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Rzeczywiście tak jest, że najwięcej tych atrakcji trochę później. Im dalej, tym lepiej. Tak, teraz mieliśmy właśnie okazję posłuchać tego, co będzie się działo dopiero wieczorem. Kapela Hałasów dała nam taką małą próbkę swojego koncertu, który dzisiaj będzie na naszej scenie jarmarcznej wieczorem. Przed nami bardzo wiele atrakcji, dużo warsztatów, dużo działań barwnych, koncertów, barwnych etiud rozgrywanych tutaj na całym rynku podczas tego całego jarmarku. No więc tak, będzie i handel, i rzemiosło, i taniec, i muzyka, i kultura przez duże K. Każdy znajdzie coś dla siebie na pewno. Tak, mamy, ten jarmark jest w cechach rzemiosł różnych. Mamy piekarzy, mamy garncarzy, mamy szewców, mamy hultaji. Każdy, kto będzie chciał się poczuć tutaj dzisiaj szewcem, krawcem, nawet hultajem, to powinien się zjawić na dzisiejszym w Jarosławiu, na dzisiejszym jarmarku. Czyli co będzie można robić? Na przykład można będzie sobie ulepić garnek, tak? Tak, będą pokazy właśnie, jak ulepić, co ulepić. Można zobaczyć, co można zrobić na przykład z kawałka blachy, prawda? Jakie można wykonać różnego rodzaju narzędzia. Można również zobaczyć, do czego służy skóra. To nie tylko ubrania, ale również ciekawe różne inne elementy. I rzeczywiście będzie można dotknąć, na przykład przeciąć kawałek skóry, zszyć ją? Tak, będzie po prostu możliwość uczestniczenia w takich warsztatach, będzie można sobie samemu coś uszyć, będzie można sobie również samemu coś ulepić. Znaczy, powiedzmy o tych hultajach, bo to mnie ciekawi. Cech hultajów, co to takiego? Oni tu będą jedną z większych atrakcji. Nie wszyscy wiedzą, co to w ogóle jest. Tak, hultaj to, tak można powiedzieć, dzisiejszy najemnik. Tak? Dawniej były różne cechy, tak, to już wspomniałem, natomiast były takie wolne zawody. No, można było wynająć takiego człowieka, który pomagał w różnego rodzaju rzemiosłach i tak ogólnie mówiono na nich hultaje. Jedynie w niektórych miastach w Polsce powstały cechy właśnie hultajów, a te jarosławskie dostały przywileje królewskie. Czyli będzie się działo, będą też na przykład warsztaty tańca dworskiego. Już wczoraj można było spróbować pierwszych kroków, a dzisiaj będzie można tańczyć. Sam brałem w nich udział, także nie jest to łatwa sztuka. Tak się wydaje, że kilka prostych kroków, ale no, trzeba mieć do tego... Trzeba wiedzieć, jak to dokładnie zrobić. Tak, dokładnie. Także dzisiaj będą kolejne właśnie warsztaty muzyczne, artystyczne, dużo kolorowo, barwnie, ale przede wszystkim czego się nie da zobaczyć przed ekranem telewizorów. To jest zapach, to jest klimat, to jest to, no, co pachnie. To wszystko widać, prawda? Pachnie, są specjalne pierniki, które można jako pamiątkę z Jarosławia wywieźć. Jest świeży chleb, jest miód. Głodny na pewno nikt stąd nie wyjdzie. Wiele jarosławskich smaków. Jarosław właśnie jest miastem, od którego pochodzą biszkopty. I tutaj też można takiego typu nabyć pamiątkę nawet i posmakować jarosławskiego biszkopta, jak również tych pierników, które tutaj są wytwarzane w naszym mieście. Czyli zdecydowanie warto być na jarosławskim rynku, niekoniecznie przed telewizorem, choć też do tego zachęcamy, ale być tutaj. Tak, zapraszam w szczególności też wieczorem, ponieważ będzie pokaz wypalania gliny, a taką atrakcją będzie wypalenie ratusza. Skonstruowany z gliny ratusz w wielkości 2 na 1 metr. Strażacy nie będą potrzebni. Są poinformowani, w razie gdyby miał powstać pożar, bo Jarosław właśnie podczas jarmarku bardzo często płonął, bo były takie zdarzenia, że największy pożar zniszczył praktycznie całe stare miasto, więc jesteśmy zabezpieczeni, na pewno się nic nikomu nie stanie. Ustalmy jeszcze jedną rzecz, jak ktoś tu przyjedzie i na przykład będzie chciał zatańczyć na środku rynku, może? Ten jarmark żyje. Tutaj, jak Państwo też widzieliście i pewnie zobaczą jeszcze podczas dzisiejszej relacji, tutaj można zatańczyć, zaśpiewać. Tu jest totalny spontan. Każdy robi to, co czuje się w tym dobrze. Czyli świetny sposób na to, żeby w taki odstresowujący sposób, trochę przenosząc się do historii, spędzić sobotę. Tak, w inny sposób niż zawsze to, taką sobie spędzę gdzieś na plaży. Dzisiaj zapraszam na rynek, naprawdę warto, ponieważ uczestniczymy w czymś, spotkaniu z historią, ale też z takim teraźniejszością. To nie jest tak, że po prostu no, ktoś tylko historia, prawda? Bo to jest taniec, który po prostu, to jest historia naszego miasta, prawda? Czyli zabawa, handel, zapraszam. Proszę Państwa, myślę, że nie trzeba już więcej zachęcać. W Jarosławiu po pierwsze jest pięknie, a po drugie na pewno dużo się będzie działo i już się dzieje. Koniecznie trzeba tu przyjechać i koniecznie trzeba spróbować na przykład
nauczyć się ręcznie szyć, ulepić własny garnek albo spróbować zatańczyć, co jak ustaliliśmy wcale nie jest łatwe. Będziemy tutaj dzisiaj przez cały dzień i to co się dzieje będziemy pokazywać na naszej antenie w programie Lato w regionach. Do zobaczenia.